Świąteczne dekoracje, zapach pierników unoszący się w powietrzu, ludzie pogrążeni w przedświątecznej gorączce, szukający idealnych prezentów dla bliskich. To obraz Tarnowa na początku grudnia 2013 roku. A czy pamiętacie Państwo, co działo się tutaj kilka miesięcy temu? Niezależnie od Waszej odpowiedzi, ImtoTV postara się odświeżyć wspomnienia z kilku imprez plenerowych z Tarnowa i regionu. Jako pierwszy z pytaniami naszych dziennikarzy zmierzył się zespół Sajes, półfinaliści programu muzycznego Must Be The Music, którzy zagrali w swoim rodzinnym mieście 2 maja 2013 roku w ramach festiwalu Trzymaj się zdrów. Jak się czujecie po koncercie? Było bardzo dużo emocji, wszystko działo się szybko. To jest nasz pierwszy koncert od paru miesięcy, więc też musieliśmy się jakby rozegrać i spiąć porządnie, żeby go dobrze zagrać. Wyszło jak wyszło. Jak to się stało, że wylądowaliście na castingach w Must Be The Music? Rodzice i znajomi nas namówili do tego, ponieważ sami tak jakoś nie byliśmy przekonani, żeby iść tam. A pod ich namową poszliśmy, no i jakoś tam się potoczyło, że doszliśmy do półfinału. A jak to się stało, że jesteście zespołem? Jak się poznaliście? Rozumiem, że wy jesteście braćmi, ale tutaj kolega trzeci. Otóż to właśnie zmieniło bardzo wiele w ich życiu, że mnie poznali. Tak. Kamil opowie, bo ja nie chcę się chwalić. Tak. Poznaliśmy go na koncercie, zwerbowaliśmy go, bo widziałem, jak gra na scenie w Tarnowskiej Szkole Muzyków Rockowych w TCK-u. A jak rozpoczęła się wasza wspólna kariera? Od grania właśnie z Szymonem. Wszystko dzięki mnie. Wszystko dzięki niemu. A jak po koncercie na wielkiej scenie w Must Be The Music, z takiej wielkiej sceny przyszliście tutaj na rynek Tarnowski? To jest jakaś wielka zmiana, czy czujecie się tak samo? Powiem ci szczerze, że nie wiem, czy tutaj nie było większej sceny niż Must Be The Music. Tylko, że tam, tylko, że tam oczywiście są światła, telebimy, wizualizacje, telewizja, to wszystko wygląda całkowicie inaczej. A dzisiaj był taki nasz prawdziwy koncert i jest pewna zmiana, ponieważ nie ma kamer. Są tylko aparaty. A jak się czujecie, jak publiczność śpiewa z wami teraz wasze kawałki? No, w szoku, że tyle was przybyło, że tak powiem, fanów. I dziękujemy bardzo. Dogadujecie się w zespole, między sobą wszyscy? Czasami nie. To są bracia, oni jak się kłócą, to jest Armagedon na próbach, więc... Z tobą, czy się kłócą czasem? To jest dobre pytanie. Ja rozwiązuję konflikty zazwyczaj, więc... A czy czujecie tremę przed albo po występach, czy już tak podchodzicie do tego tak na luzie? Trema jest zawsze, powiem ci szczerze. Najmniej tremy jest wtedy, kiedy wszystko się szybko dzieje, a jak się czeka na występ, to zawsze przychodzi trema, przynajmniej w moim przypadku. I to jakoś jeszcze nie minęło do tej pory. Nie wiem jak u nich. Tak jest. Na kolejny festiwal w Tarnowie czekaliśmy aż 2 miesiące. Do pierwszego weekendu lipca, kiedy to na tarnowskim rynku odbywały się Dni Miasta, potocznie zwane zderzeniami, na których wystąpili Marika wraz ze Spoko Armią, Tomek Lipiński, a także Kajman i Tetris. Przed koncertem naszym reporterom udało się zamienić kilka zdań z Mariką. Jak emocje przed koncertem? Podniecenie, ekscytacja, radość, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłam się żyjąc hardkorowo. Zupełnie poważnie, wiesz co, no jak przed koncertem, my bardzo lubimy grać koncerty, więc cieszymy się zawsze na chwilę przed, a pełnia szczęścia jest wtedy, kiedy już stoimy na scenie. A to twój pierwszy koncert w Tarnowie? O ile pamiętam, to tak. Nie wiem, czy to nie jest tak, że ja pierwszy raz jestem w Tarnowie, chociaż coś mi się przypomina, że był jakiś klub kiedyś. A podoba ci się miasto, widziałaś w ogóle teraz, jak byłaś? Tyle, ile widziałam, super. Nawet padła kwestia przed chwilą, jak jechaliśmy tutaj na teren koncertu. To co, przeprowadzamy się do Tarnowa, bardzo ładnie, ludzie spokojniej żyją, powietrze dobre. Miasto jest imponujące, bardzo piękne. A u takiej artystki jak ty występuje jeszcze trema przed występem, czy już nie? Jak się skończy trema, to ja się skończę jako artystka. Oczywiście, że tak. Mniejsza, większa, ale zawsze, wiesz, jakaś taka emocja jest. Próbujesz sobie jakoś z tym radzić, czy po prostu to tak czujesz jako rutynę to już? Nie czuję tego jako rutyny, wiesz, jak sobie z tym człowiek radzi. Stara się o tym nie myśleć, po prostu myśleć o tym, żeby dobrze zaśpiewać i żeby być z ludźmi, dobrze ich bawić i siebie bawić. I wiesz, nie myśleć obsesyjnie o tym, że to jest stresująca praca, w gruncie rzeczy to piękna praca. A właśnie, czego oczekujesz od tarnowskiej publiczności dzisiaj? Że będzie chciała się bawić.
że będzie chciała słuchać i że będzie chciała tańczyć i oklaskiwać, że będzie się chciała z nami po prostu spotkać, tak jak my z nią. Wolisz koncerty klubowe czy jednak plenery? To zależy w jakim składzie i z jakim repertuarem. Są takie momenty, szczególnie w tym akustycznym składzie, kiedy lepiej nam się grywa w zamkniętej przestrzeni, natomiast koncerty ze Spoko Armią najcudowniej grywa się na plenerowych, dużych scenach. Jeszcze jedno pytanie najważniejsze, na które wszyscy czekamy. Odwiedzi nas w przyszłym roku, jeśli będą takie warunki? Jeśli nas zaprosicie, to z wielką chęcią. Jest super, jest fantastyczna pogoda, ludzie się uśmiechają, dziewczyny mają pomalowane twarze, malowniczo. Podoba nam się bardzo. A akustyka na scenie, panowie, którzy sceną się zajmują, są tak cudowni i tak profesjonalni, że chętnie tu wrócimy. Podczas gdy nasi dziennikarze rozmawiali z Mariką, druga część grupy udała się do amfiteatru, w którym w tym dniu królował rap. A przedstawicielem tego gatunku muzycznego był Kajman, który opowiedział nam o swoich wrażeniach po koncercie. Super, naprawdę, Tarnów, świetna impreza, właśnie gra Tetris, my też mieliśmy świetną plikę, także no, było bardzo fajnie, bardzo kozacko. A po zeszłorocznym koncercie myślisz tak samo? To znaczy, wiesz co, zeszłoroczny koncert chyba nie był w Tarnowie, nie? Był po Tarnowie gdzieś tam. Dokładnie, i też było tam fajnie, ludzie nas super przyjęli, takżeśmy zagrali fajny koncert, nie wiem. Ciężko mi jest porównać, generalnie te strony mi się dobrze kojarzą, wiesz, są ludzie, którzy się, wiesz, bawią muzyką i nie mają fazy, że wiesz, stoją po cichu, tylko po prostu dają z siebie wszystko i to jest najfajniejsze. Myślisz, że ten rodzaj muzyki może coś wnieść? Wiesz co, na młodą młodzież się wniesie coś, no mam nadzieję, że, wiesz, to wszystko zależy od odpowiedzialności artystów, nie? Ja coraz większą świadomość pozyskuję podczas robienia muzyki, wiesz, im szersze pole działania twoje jest, tym więcej możesz przekazać pozytywnych wartości, ale czy to zmieni coś? Nie wiem, wiesz, dzieciaków zawsze ciągnie, wiesz, do papierosów, do tego, żeby kogoś szturchnąć, ubić, wiesz, do niegrzecznej muzyki. Raczej jeżeli będziemy nawijać i nie ich językiem i nie będziemy mówili o problemach, które ich dotykają, to po prostu od nas się odsuną. Myślę, że hip-hop jest takim katalizatorem, wiesz, emocji młodych ludzi, wiesz, co chodzi. I oni chcą słyszeć te rzeczy, które naprawdę przeżywają na co dzień i to na pewno coś im daje. Nie wiem, może to jest taka raczej, można powiedzieć, psychoterapia, nie, dla nich, ale coś w tym jest, na pewno, nie? Ja czuję na koncertach, że ludzie żywo reagują na muzykę, nie? To nie jest tak, że przyjdą i odsłuchają i pójdą, tylko naprawdę przeżywają też na tym koncercie, więc mam nadzieję, że tak. Te piosenki to twoja własna twórczość, czy ktoś ci pomaga? Nie, wszystko jest moje, jeżeli chodzi o teksty, jeżeli chodzi o wykon, ja robię muzykę już tyle lat, że wiesz, głupio by było, żeby mi ktoś pomagał, wiesz, co chodzi. To nie są początki, ja już jestem trochę może dinozaurem, ale krokodylem Kajmanem na tej scenie i działam po swojemu, cały czas. A twój kolega, który śpiewa z tobą, jest twoim partnerem, który zawsze występuje, czy pomagać? Wiesz co, powiem ci tak, staram się iść w stronę one man show, ze mną jeździ Borikson, znamy się kopę lat, nie wiem, na razie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebym mógł grać koncerty bez niego, bo gdzieś tam tworzymy jedność, ale wiadomo, że rozwijamy się i każdy robi jakieś swoje rzeczy, zobaczymy jak będzie. Ja coraz lepiej się czuję, wiesz, solowo na koncertach, ale generalnie, wiesz, no, tworzymy duet, ekipę zajebistą, więc wiesz, to nie jest tak, że chcę grać sam, no. Gramy razem, pomagam na koncertach, twórczość jest nasza, prywatna, nie? Na tegorocznych zderzeniach nie mogło zabraknąć tarnowskiego akcentu. Tym razem była to Żaneta Lubera, która dzieliła scenę z gwiazdą światowej sławy Rayem Wilsonem. Wrażenia wielkie i na gorąco. Przed koncertem byłam taka roztrzęsiona, że w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. W trakcie koncertu jakoś wszystko się udało złapać i utrzymać do końca. Fajnie, że przyszło dużo ludzi. Mieli okazję usłyszeć pierwszy raz te piosenki, więc wiadomo, że to trochę jest inaczej niż jak się zna i można śpiewać razem. Ale właśnie sama bym chciała wiedzieć, jak im się podobało. Wtedy mogłabym tak z większą, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że było fajnie. Z mojej strony było super. Czyli publiczność spełniła swoje zadanie. Tak, tam nie wiem, czy widziałeś, tam jakiś rząd dziewcząt szorujących włosami. Jezus, no wspaniale. Podoba ci się coś takiego? Bardzo mi się podoba, tak. Super. A skąd w ogóle pomysł,
możliwość, żeby iść do kolejnej edycji The Voice of Poland? Ja to właśnie to jest śmieszne, bo ja tą decyzję podjęłam tak nagle. Po prostu któregoś dnia przyszedł kolega, akurat byliśmy w trakcie chyba koncertu, mieliśmy przerwę czy jakoś tak, i mu powiedziałam, że idę tam. I już były pobite gary po prostu. Myśmy nagrywali, nagrywam teraz płytę i zaczęliśmy nagrywać właśnie mniej więcej chwilę wcześniej niż były te castingi. I tak chciałam trochę pomóc nam, ponieważ pewnie nie zagrałabym tu dzisiaj, gdybym była osobą znikąd, nikt by o mnie nie słyszał, nikt by mnie nie chciał. A teraz jakby dzięki tej możliwości, że udało mi się tam w ogóle utrzymać dosyć długo i że już nie jestem osobą z podziemia, tylko gdzieś już kojarzoną, to możemy grać swoje rzeczy i mam nadzieję, że będziemy to mogli robić jeszcze długo, długo. Te piosenki to twoja własna twórczość? Tak, piosenki, melodie, teksty piszę sama, muzykę i całą aranżację wspólnie z Piotrkiem Wojtanowskim, który jest takim naszym dyrektorem muzycznym, czyli basistą, i wspólnie to robimy. Czy chciałabyś dążyć dalej w tą karierę muzyczną? No ja cały czas tak próbuję nią dążyć i chciałabym to robić już do końca życia, bo to jest wspaniałe. Tak, ja to robię zawodowo. Natomiast ma to różne oblicza i cieszę się, że w końcu mogłam wystąpić ze swoimi rzeczami i mam nadzieję, że to będzie trwało i trwało. A jak to się przekłada na plany rodzinne? Na plany rodzinne? No to wszystko jest ze sobą zaplanowane, tak żeby wszystko działało. No powiązane to jest ze sobą, życie rodzinne i praca to zawsze jakoś tak się wiąże. Jak wiemy, jesteś nauczycielką w szkole muzycznej i jak ci się to podoba? Ja bardzo lubię tą pracę i naprawdę z przyjemnością tu przyjeżdżam. Fajni ludzie przychodzą tutaj, żeby się uczyć. Nawet część uczniów moich dzisiaj była. To jest strasznie fajna rzecz. Ja na początku nie byłam pewna tego, co to się będzie działo. Natomiast jak już poznałam osoby, które przyszły, okazuje się, że są właśnie fajni ludzie, którzy chcą pracować i wspólnie tam kroczymy tą drogą nauki, ale także się przyjaźnimy, bo to jakby nauka śpiewu i w ogóle wydobycie z siebie dźwięku wymaga odwagi tak naprawdę i więc my musieliśmy tak się dogryzać i cały czas to robimy, natomiast są naprawdę super ludzie i świetnie się z nimi pracuje i cieszę się, że w ogóle chcą przychodzić tutaj. Ty jak twoi uczniowie uczyłaś się od młodych lat, czy tak talent się już pojawił? Jest masa utalentowanych osób, natomiast większość osób, które przyszły, część wcześniej śpiewała, gdzieś się uczyła, natomiast większość to są osoby, które raczej od zera to robią i robią to pełnym sercem i ja widzę po prostu już teraz jakby prawie rok za nami nauki i widzę, jakie to są postępy i to jest dla mnie cudowne, jak ja słyszę po prostu. Ostatnio tak sobie podsumowałam, bo tu przed wakacjami byliśmy i tak sobie podsumowywałam, po prostu rany boskie, po prostu jak przypominam sobie pierwsze dni niektórych osób i ten ostatni nasz zajęć to w zeszłym tygodniu, to normalnie serce mi rosło, super. Jesteś z Tarnowa. Czy myślisz, że Tarnów może jakoś pomóc w wybiciu się na scenę międzynarodową? Wiesz co, ja się nie urodziłam w Tarnowie. Ja teraz tutaj jestem taka nabyta trochę. Natomiast coraz mnie tu jest więcej i Tarnów to jest świetnym miastem. A skąd pochodzi? Urodziłam się w Nowej Dębie, ja mieszkam w Krakowie od dziecka. I Tarnów właśnie zawsze gdzieś tu się pojawiał. Tutaj od dziecka przyjeżdżałam i też w TCK-u byłam. Już nawet jako dziecko. Natomiast to jest miasto z wyjątkową energią I mieszka tu i pracuje masa fajnych, bardzo ambitnych osób, które mają swoje wizje i realizują. I cieszę się w ogóle, że mogę też w tym współuczestniczyć w jakiś sposób. I tak naprawdę no, to jest ogromny potencjał. I ja też, spędzając tu już od lat czas, widzę, jak to też się zmienia, jak to naprawdę Tarnów podąża za czasem. To bez dwóch zdań. I to jest wspaniałe. W lipcu grupa IMTO TV nie narzekała na brak koncertów, gdyż zaraz po tarnowskich zderzeniach odbył się koncert charytatywny zespołu Enej w Koszycach. Pomimo wielu przeszkód udało nam się porozmawiać z wokalistą i puzonistą zespołu. Jakie emocje przed koncertem? Przed każdym koncertem jest dużo uśmiechu. Akurat tobie nie powinien być ten uśmiech obcy. Tak więc nie rozróżniamy, czy to jest koncert w mniejszej miejscowości, większej, czy to jest koncert klubowy, koncert charytatywny, czy jakikolwiek inny. Zawsze staramy się dawać siebie 100% energii. Taki stanie się dzisiejszego wieczoru.
Rok temu graliście w Tarnowie na Azota Grand Festival. Pamiętacie ten koncert? Oczywiście, że pamiętamy. Był to pierwszy nasz koncert w Tarnowie z takimi wspaniałymi zespołami jak chociażby Maleo Reggae Rockers i Raz, Dwa, Trzy. Także miło nam gościć w tych stronach po raz kolejny i mamy nadzieję, że sympatycy, którzy byli na tamtym koncercie rok temu, dzisiaj również będą pod sceną. Wiemy, że macie dużo fanów. No i takie pytanie. Jaka była według Was najzabawniejsza akcja z nimi lub najdziwniejszy prezent? Kurde, tych prezentów było tyle, że ciężko tutaj jakikolwiek... nie to, żeby przypomnieć, albo sklasyfikować, który był najdziwniejszy. Najdziwniejsze były bokserki z napisem Czaplaj. Co robicie z tymi prezentami? Jest oczywiście zacna półka w Erein Studio, gdzie rzeczy obrazkowe wędrują. Są nasze domy, gdzie wszystkie miśki, wisiorki i bryloczki są też. Chociaż o, ten jeden też jest od fanki z piątkowego koncertu, gdzie on był, to nie pamiętam. I wszystko jakby ma swoje miejsce w naszej świadomości, w naszej głowie. Czerwiec był dla Was taki dobry miesiąc, top trendy, statuetka, Opole statuetka. No i jeśli przybliżycie jakiś hit, to jak to się dzieje, że macie jakąś taką świadomość, że akurat o, ta piosenka będzie hitem? Nie ma takiej świadomości, nie ma jakby reguły. Trzeba włożyć to w dużą energię i pracę, żeby tokolwiek wypromować, a przede wszystkim trzeba włożyć 100% serca przy tworzeniu tego utworu. Czyli robi coś z serca i dla ludzi, to zawsze będzie tak jakiś oddźwięk. Mniejszy, większy, ale na pewno będzie. Okay. I teraz żelazny punkt każdego wywiadu, czyli pytanie o Mass Video Music. Ale nie bójcie się, bo to będzie pytanie. Bardzo irytuje Was takie pytanie, co zmieniło się w Waszym życiu po Mass Video Music? Ludzi ciekawi jakby, co się faktycznie wydarzyło. Ci, którzy znali nas od 11 lat, to sami sobie odpowiedzą na to pytanie. Ci, którzy od Mass Video Music poznają zespół Enej, no to wiedzą, że doszła duża liczba koncertów, zespół się nie zmienił. No cóż, no muzyka zespołu Enej została rozpromowana na szersze wody Polski i nie tylko. Wydaliśmy po programie kolejną płytę Folkoro, więc jakby koncertujemy i kropka. To takie ostatnie pytanie. Musicie wrócić do Tarnowa jeszcze z jakimś koncertem? No mamy taką nadzieję, że to nie jedyny koncert w tym sezonie, a jeśli w tym już zapchanym dosyć grafiku do końca października nie znajdziemy takiej luki wolnej, to w następnym sezonie na pewno w regionie zagramy. Ostatnim festiwalem, na który wybraliśmy się z kamerą IMTO TV, była pierwsza edycja Śnieżka Chat Festival w Straszęcinie koło Dębicy. Podczas tego festiwalu przeprowadziliśmy wywiad z zespołem Ragafaja, Kamilem Bednarkiem, liderem grupy Farben Lere, a także basistą zespołu Enej. Jak podaje Ci ta publiczność, którą teraz mogłeś zauważyć? Wiesz co, mi to trochę przypomina Woodstock i to chyba jest dużo też woodstockowej publiki, ale ja dopiero wstałem niedawno. A właśnie, jak wrażenia po Woodstocku? Otwierałeś festiwal? Wow, w zeszłym roku grałem na małej scenie krysznowskiej i to był najlepszy koncert w moim życiu. A nie na dłużej nie otwierałeś dużej szkoły? W tym roku otwierałem i w tym roku właśnie znowu był najlepszy koncert. Sorry, wyprzedziłam. A w ogóle jeszcze mam takie pytanie. Gdybyś mógłbyś porzucić to, co masz teraz, czyli fanów, no jakiś tam majątek i w ogóle tę sytuację życiową, gdybyś dostał propozycję wyjazdu na Jamajkę i tam żyć tak beztrosko i w ogóle, zgodziłbyś się na to? Wiesz co, beztrosko to bym się pokłócił, bo to wcale nie jest tak beztrosko, kurczę. No chyba, że miałbym zapewnione beztroskie życie. No to jak jest według Ciebie na Jamajce? Bo Ty byłeś, wiesz, najlepiej, chyba lubisz o tym opowiadać. Ja myślę, że na beztroskie życie jeszcze sobie nie zasłużyłem. Trzeba trochę popracować, ale kiedyś może jak zasłuży, sam polecę. No jakie masz jeszcze marzenia? Wow, bombardowanie takimi pytaniami zacząłem się pobudzić trochę. Wiesz co, moje największe marzenie jest to, żeby nigdy nie stracić takiej radości z tego, co robię, żeby nigdy nie wpaść w monotonię, żeby cały czas odkrywać siebie, zaskakiwać fanów, to jest fajne. Masz dużo właśnie fanów, myślałeś o jakimś locie dla nich, z twoim udziałem? Jeszcze nie. A planujesz to? Kto wie, może w przyszłości, co? No życie jest nieprzewidywalne, cały czas coś się dzieje nowego. Leżę. W ogóle nie mają ludzie do Ciebie pretensji, że czasem do nich nie wyjdziesz po koncercie lub... Nigdy nie wychodzę, zawsze wychodzę. Bo nie ma takiej sytuacji, że nie wychodzę. Po
Podobała wam się dębicka publiczność? Jeszcze, nie musisz tak krzyczeć, bo wiesz, wszystko dobrze słyszymy. Bardzo nam się podobało wszystko, cudownie, entuzjastycznie. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, Maćku? Jesteśmy tutaj pierwszy raz i bardzo nam się podobało. Mi osobiście, ludzie przede wszystkim, przede mną dzisiaj byli bardzo rozentuzjazmowani. A z tych artystów, które dzisiaj występują na festiwalu, jacyś znajdą się w waszej playliście? No, słuchamy ich tak często na żywo, że już prywatnie można nie mamy siły. Że częściej niż prywatną MP3 ich słuchamy. Tak. A prywatnie słuchacie? Ja słucham New Romantic, Depeche Mode, Synth Pop. Ja słucham. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Skolonizować Księżyc i naprawić drogi w Polsce. Czyli to wasze marzenie, czy macie jeszcze jakieś inne? Mam, ja mam. Największe marzenie to ja mam tak, żeby jakiś bogaty oligarcha zaproponował, że mi da, dałożmy na to 3 miliony złotych i ja stworzę wtedy rezerwat dla muzyków, dla artystów, gdzie wy wszyscy będziecie mogli przyjechać. Ja tam stworzę lotnisko, także bogacze nawet będą mogli przyjechać. Ale nie, tutaj niedaleko, wiesz? Strasznie ci nie jest jakiś taki ośrodek. Nie, spokojnie, to jest wszystko w moich planach jeszcze, ale dostępne dla każdego, kto chciałby odpocząć od zgiełku codziennego miasta. Co cię tak skłoniło do takiego pomysłu, takich marzeń? O, przecież każdy tak naprawdę o tym marzy. Czemu nie opowiesz, jak byłeś przedsiębiorcą pogrzebowym? Kiedyś byłem i po prostu, wiesz co, no nie... 40 giga. Interes jakoś taki martwy był. Bo ja otworzyłem obok takie samo i splejtowałem. Konkurencja. Miałem więcej trupów. Och, to doprawdy niezwykłe! Ja żyję myślą, że w końcu legalnie dostanę jeden gen, który faktycznie jest grany. Mówię to do ciebie po to, żebyś się ogarnął. Nie byłoby nas tu, nie solidarność. Tyle już gracie lat, macie jeszcze tremę? To prawda, że grając tyle lat, trochę trudno zjawisko zwane tremą. Zwłaszcza, że jesteśmy kapelą bardzo czynną koncertowo. My przez 27 lat praktycznie nie mieliśmy jednego dnia przerwy w graniu, czyli cały czas zespół funkcjonuje na pełnych obrotach. Od 2004 roku gramy mniej więcej 100 koncertów rocznie, co powoduje, że przez ostatnie 9 lat zagraliśmy ich prawie 1000, bo ponad 100 czasami. W związku z powyższym jedyne momenty, w których odczuwam jeszcze tremę, to są takie koncerty jak przystanek Woodstock, gdzie gramy dla kilkuset tysięcy ludzi i tam rzeczywiście, nie będę oszukiwał, nie jest tak łatwo, żeby poradzić sobie z tremą. Natomiast przy innych sytuacjach już takiego zjawiska nie mam. Na waszej ostatniej płycie. A co nie znaczy, że koncerty nie budzą żadnych emocji, bo budzą, bo to jedno drugiego nie wyklucza. Na waszej ostatniej płycie jest dużo gości. Jak się zaczęła ta współpraca z nimi? Jak wpadłeś na pomysł, żeby akurat ich zaprosić? Farbanery zawsze zapraszało gości na swoje płyty, tylko przyznaję, że zawsze było dwóch, trzech na albumie, z czasem czterech. Teraz jest 13 osób gościnnie, które się pojawiły. Po raz pierwszy chórki damskie, po raz pierwszy akordeon. No, akordeon po raz drugi, no ale w takim wymiarze po raz pierwszy. Szeroko ujęte skrzypce, kilku wokalistów. Skąd się wzięli na płycie? No przede wszystkim kluczem jakby są sytuacje towarzyskie. Z każdym z zaproszonych gości nie spotkaliśmy się po raz pierwszy w studiu, tylko znamy się ze scen polskich, ze wspólnych koncertów, ze wspólnych imprez, ze wspólnych rozmów i stąd też robiąc materiał na nową płytę postanowiłem zaprosić kilku ze swoich zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostali dużo więcej swobody niż wcześniejsi goście na wcześniejszych płytach. W związku z powyższym powstała stricte studyjna płyta, która na koncertach jest odtwarzana, ale w trochę innych wersjach niż na płycie. Macie jakieś jeszcze nieosiągnięte cele, do których dążycie teraz obecnie? Większość tych, które wyznaczyliśmy sobie na początku, zostało zrealizowanych. Mieliśmy takie pragnienia, żeby wydać płyty, żeby grać koncerty, żeby zagrać w Jarocinie, żeby zagrać na Woodstocku. Kiedyś, jak byliśmy raczkującym zespołem. Żeby pograć trochę za granicą, żeby stanąć na deskach jednej sceny z kapelami, na których się wychowywaliśmy. I większość tych rzeczy mamy już za sobą. W związku z powyższym nie mamy takiego czegoś, że mamy cel określony, bo cel już został zrealizowany. Wydaliśmy 10 płyt studyjnych, zagraliśmy ponad 1000 koncertów, nie wiem, z 1300 czy coś takiego, 1400. Niewiele zespołów w Polsce może się pochwalić taką ilością koncertów, takim dorobkiem artystycznym. W związku z powyższym, gdyby Farbenlere rozpadło się jutro o godzinie 7 rano, to i tak
wiele po sobie zostawiliśmy i tego już tam nikt nie odbierze, tak? To jakie dałbyś rady młodym zespołom, żeby osiągnąć taki szczyt jak wy? No, szczytów to może my się nie osiągnęliśmy, bo zwrócę uwagę, że ci, co wchodzą na K1 czy na Mount Everest, to rzadko wracają, bo to jest najbardziej niestety niebezpieczny sport, wspinanie się na szczyty, więc nam się wcale nie spieszy na K1, a nie na Mount Everest polskiej sceny rockowej czy polskiej sceny muzycznej. My mamy swoją, jak to mówił Kargul do Pawlaka, swoją miedzę, której się trzymamy. Okopaliśmy się na pewnego rodzaju skrawku ziemi, którego pilnujemy i któremu jesteśmy wierni. I wiesz, i cały czas robimy swoje, tak? A szczyty zostawiamy innym, bo wiadomo, że im wyżej im wyżej wejdziesz, im wyżej uda się wspiąć, tym szybciej spadniesz i tym boleśniejszy jest upadek, wiesz. My nie lubimy ani się wspinać specjalnie, ja nie ukrywałem nigdy, że wolę morze niż góry, aczkolwiek oglądać lubię w górę, ale pochodzić to wolę nad morzem. Natomiast to jest raz. Dwa, spadać też nie lubię, bo siedzenie boli, więc wiesz, więc w tym momencie co mogę poradzić młodym zespołom, żeby osiągnęli to, co my osiągnęliśmy? Po pierwsze, żeby właśnie się nie spinali na siłę na szczyt, bo jak na niego wejdą, to co dalej? Dalej jest już tylko głową w dół. To jest pierwsza sprawa, żeby robili swoje, żeby byli sobą, żeby byli cierpliwi, bo cierpliwość to jest podstawa funkcjonowania, bo jak nie masz cierpliwości, to nie bierz się za granie muzyki, bo do tego trzeba być cierpliwym. Bo nawet wujek, który ci da pieniądze, ładna buźka, która ci da popularność, nie dadzą ci jej na lata, bo się pojawi ładniejsza buźka, pojawi się bogatszy wujek i inny idol na scenę wkroczy. Natomiast cierpliwość, wiara w siebie, konsekwencja w działaniu, bycie sobą, nie udawanie kogoś na siłę, nie patrzenie się, nie oglądanie się na mody i robienie róbmy swoje, tak bym powiedział. I to bym poradził młodym muzykom. Jeżeli ktoś nie jest gotowy na takie wyzwania, nie powinien zajmować się muzyką. Jak emocje przed koncertem? Emocje? Bardzo pozytywne. Mamy bardzo fajny supportik pod tytułem Kamil Bednarek. Oczywiście żart, nie jest to support, tylko jeden z wielu artystów, którzy dzisiaj zagrają na scenie. Oni już grają, wszystko przed nami, baterie naładowane, jesteśmy gotowi. Kamil bardzo dobrze rozgrzewa publiczność. Raz my mu rozgrzewamy, raz on nam. Dzisiaj jest taka kolejność, także zobaczymy. Trzeba się spytać po koncercie. Jak. Ostatni weekend był taki z sukcesami. Właśnie, jak się czujesz z tym? No, chwila nieuwagi i kolejny sukces, tak? I jak to mówią, no jest to bardzo miłe. No. Mieliśmy na Top of the Top w Sopocie mały recital. Było to bardzo stresujące wydarzenie dla nas, bo graliśmy 6 piosenek, pierwszy raz ogólnie w telewizji na żywo. Udało się, widzieliśmy ogólnie nagrania z tego, bardzo jesteśmy zadowoleni. Nie był to konkurs, nie braliśmy udziału w konkursie, ale jakby samo wydarzenie, no to bardzo ważne dla nas. No i dzień później byliśmy w Uniejowie na Lato Zedy Dwójki. No i dowiedzieliśmy się, że jest to konkurs, ale dowiedzieliśmy się dopiero po naszych wykonach. No i się okazało, że głosem ludzi wygraliśmy, najbardziej spodobało się im wykon piosenki Skrzydła te ręce, stąd wygraliśmy, bardzo jesteśmy wdzięczni za to, wasze zdrowie. A właśnie na tym mini recitalu w Sopocie wykonaliście moją Eneidę. Czym akurat ten utwór, skoro on nie jest taki znany? Z tego względu, że mieliśmy do zagrania 6 piosenek. Napychać dziury? Nie, mieliśmy do zagrania 6 piosenek, a mamy 5 singli radiowych, a więc musieliśmy jakieś inne numery jeszcze wplątać w ten mini recital i stwierdziliśmy, że wiele jest piosenek w języku polskim i tylko Radio Hello jest w języku ukraińskim, więc chcemy wybrać coś właśnie w języku ukraińskim. No i graliśmy w Marynarza i wygrała moja Eneida. I chyba dobrze, no jedni lubią, drudzy nie, my lubimy. Zaczynamy tą piosenką każdy koncert nasz. Rozkręca ona poniekąd ludzi, także miejmy nadzieję, że się podobało. My jesteśmy zadowoleni, że właśnie moją Eneidę zagraliśmy. A z dzisiejszych wykonawców na tej festiwalowej scenie, który jest najbliższy twojemu gustu muzycznemu? Ojejku, mój gust muzyczny zależy od mojego humoru, od mojego nastroju. A dzisiaj? Która jest. Dzisiaj? Ojejku. Pajujo, Kamil Bednarek, Raga Faja, Farbenlere,
KSU, czyli wszyscy, tak? Serio, i wszyscy słuchasz? I wszyscy, wszystkich słucham. A jak masz jakiś na przykład gorszy dzień, to czego słuchasz? Kelly Family. Sometimes. I tak dalej. No każdy to zna, niech każdy się nie wstydzi. Każdy tego słucha. W ogóle tak samo w tym roku graliście w Wiosce Kryśnie. No i, tak. I platyna. W ogóle sierpień był pozytywny miesiąc dla was. No bardzo pozytywny. No jesteśmy mega szczęśliwi, że takie wydarzenia miały miejsce. Nie tylko w tym miesiącu, ale ogólnie w całym roku. Także progres idzie w górę. Mamy nadzieję, że będziemy trzymać poziom, tylko że teraz będziemy chcieli lekko trochę zwolnić tempo w telewizji, w radiach. Będziemy chcieli grać tylko i wyłącznie koncerty, jeżeli się to uda oczywiście. Także w radiu pojawimy się z nowym singlem dopiero wtedy, gdy wydamy. Będziemy mieć w planach wydanie nowej płyty. A kiedy to będzie? Tajemnica, nie powiem. No i wciąż na szczycie, czyli macie jeszcze jakieś takie nieosiągnięte marzenia, cele, które chcecie zrealizować? No, zawsze chcieliśmy pojechać do Stanów, raz się nam nie udało ze względu biurokratycznych. No, mamy nadzieję, że w listopadzie tego roku pojawimy się tam, będziemy lecieć 11 godzin. Straszna rzecz. Współczuję. Dziękuję. Może przeżyję jakoś. Albo jutro statkiem już wypłynę, to może zdążę, nie? No to dzięki. Że się uda. Dziękujemy ci bardzo za wywiad. Życzymy dalszych sukcesów. Wasze zdrowie! Cześć, tu Marika. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają IMTO TV. Pozdrawiam wszystkich IMTO TV, Tarnowian. I love you. Cześć, tu Mynio zespołu Enej. Chciałbym pozdrawić wszystkich widzów telewizji IMTO TV. Jestem 1/7 zespołu. Jakiego? Enej! 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 Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień.